Cześć, dzisiaj chciałem porozmawiać na temat baterii w BIOSie. Każdy komputer posiada baterię BIOS. Niektórzy się pewnie zainteresują, do czego ona służy. Między innymi podtrzymuje zegar systemowy w BIOSie, czyli datę i godzinę. I głównie właśnie do tego służy, do podtrzymania czasu BIOSu i zachowania ustawień. Niektórzy powiedzą, a ja tam nie wymieniałem 10 lat, nic się nie działo. Ale tak, nic się mogło nie dziać. Ale na pewno wyskakiwało ci powiadomienie, że czas i data zostały zresetowane. To jest pierwszy punkt, gdy trzeba wymienić baterię BIOS-u. Zaraz ktoś pewnie się w komentarzach zapyta, a ciekawe ile to się wymienia i... No. Baterie w BIOS-ie wymienia się co? To jest troszkę w przybliżeniu co 2-3 lata powinno się wymieniać. Są baterie lepszej klasy i są baterie gorszej klasy. Te lepszej klasy można wymieniać co 5 lat, te gorszej klasy co 2-3 lata. Przedstawiona na fotografii bateria Toshiba jest takiej średniej klasy, którą co 2 lata albo 2,5 należy po prostu wymieniać ze względów bezpieczeństwa. Taka bateria ma datę ważności, która jest zazwyczaj przedstawiona na tyle opakowania. W tym wypadku jest to 08-2025 rok. Więc do 08-2025 bateria będzie miała przydatność do użytku. Potem po prostu należy ją wymienić, bo mogą następować awarie i tak dalej. Bateria może po prostu przestać w ogóle działać. A tego raczej byśmy nie chcieli. No i oczywiście nowe płyty główne mają to do tego, że nawet z rozładowaną baterią w BIOSie one ruszą. Ale czas i data systemowa będą po prostu skorygowane z internetu. W BIOSie UEFI najnowszym to się tak dzieje. Ale w starszym BIOSie, jeszcze z 2010 roku, może być tak, że komputer w ogóle Wam nie wystartuje. Oczywiście wystartuje, wiatraki będą chodzić na pełnych obrotach i czarny ekran, nic się nie dzieje. Większość ludzi w tym wypadku już panikuje, drze mordę w niebogłosy, bo mi komputer się nie włącza. A wystarczyłoby wymienić po prostu baterię w BIOSie na nową. To jest pierwsza usterka, którą należy sprawdzić. Jeżeli masz czarny ekran, nic ci się nie wyświetla, bo wiatraki zapierdalają na full obrót, to zajrzyj, czy twoja bateria w BIOSie nie wymaga po prostu wymiany. Teraz ktoś się zapyta, jak można sprawdzić, czy bateria ma w sobie prąd? Jeżeli nie posiadamy miernika, czy multimetru do sprawdzenia jej napięcia, to najprostszym możliwym sposobem na sprawdzenie jej mocy, przyłożcie baterię sobie do języka. Jak będziecie czuli, że jest napięcie, to będziecie wiedzieli, że to napięcie jeszcze jest. A jak nie będziecie nic czuli, że coś was kopie, to znaczy, że tego napięcia już nie ma i tą baterię trzeba po prostu wyrzucić. Nie bójcie się, nie zatrujecie się od tego, nic się nie stanie, tak robię co rusz i nie widzę problemu. No ale ktoś tam zawsze powie, a bo ja nie wymieniałem, nigdy nie miałem z tym problemów. Mogłeś mieć wersję BIOS-u, która ten problem nadrabiała z poziomu systemu i po prostu przywracaniem czasu z internetu. Takie wersje BIOS-u też były. I procesory, które, znaczy chipsety, które to obsługiwały i które na bieżąco korekty błędów znosiły. Ale to też zależy od rodzaju płyty głównej, zależy od chipsetu płyty głównej, od paru set różnych rzeczy, które miały na siebie zbieg okoliczności. Miałem kiedyś taki komputer, który właśnie, jak mu zdechła bateria w BIOSie, ni chuja, szczerze przepraszam za przekleństwo, ale ni chuja nie wstał. Dopiero potem, jak wyeliminowałem wszelkie możliwe awarie, nawet że tam pamięć RAM siadła, to wymieniłem baterię w BIOSie i pyk, wszystko stanęło, wszystko działa, startuje i tak dalej, więc po to nagrywam ten film. Żeby uświadomić wielu ludziom, że jest...